Telesz. Moim i Państwa gościem jest Szymon Żebrok, aplikant radcowski w Kancelarii Traktat w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania jest wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Czy wejście w życie tej ustawy oznacza koniec instytucji użytkowania wieczystego? Na tak postawione pytanie wypada odpowiedzieć nie dla wszystkich. Zgodnie bowiem z przywołaną ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku przekształceniu w prawo własności uległo prawo użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Jak wskazuje sama nazwa przywołanej ustawy, ustawodawca nie zdecydował się na całkowitą likwidację instytucji użytkowania wieczystego, a jedynie na przekształcenie prawa użytkowania części gruntów, mianowicie tych zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów. Nie uległo zatem przekształceniu prawo użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na przykład na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jakie czynności musi podjąć użytkownik wieczysty, aby to użytkowanie wieczyste uległo przekształceniu w prawo własności? Dotychczasowy użytkownik wieczysty nie musi podejmować żadnych czynności. Jeżeli grunt spełniał przewidziane ustawą warunki, przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, to znaczy automatycznie. Warto dodać, że dotychczasowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Zaświadczenie takie wydaje się w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, a w przypadku wniosku dotychczasowego użytkownika wieczystego w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Czy dotychczasowy użytkownik wieczysty będzie zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek opłat związanych z przekształceniem? Pomimo faktu, że przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, dotychczasowy użytkownik wieczysty, a nowy właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przekształcenie. Opłatę za przekształcenie należy uiszczać przez kolejnych 20 lat, w terminie do 31 marca każdego roku w wysokości odpowiadającej ostatniej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu przekształcenia. Warto dodać, że organ jest uprawniony do waloryzowania opłaty za przekształcenie, jednak nie częściej niż raz na 3 lata. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i państwa gościem był Szymon Żebrok, aplikant radcowski z Kancelarii Traktat w Cieszynie.